Cześć moi drodzy, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dziś zapraszam was na filmik z serii Dzień ze mną. Bardzo długo takiego filmiku nie było na moim kanale, za każdym razem staram się jakoś tłumaczyć moją nieobecność. Natomiast teraz wytłumaczę wam swoją nieobecność po prostu tym, że nie mam już takiej weny jak kiedyś. Gdzieś tak bardzo nie ciągnie mnie do nagrywania tych filmików z takiego mojego dnia codziennego. Przede wszystkim ze względu na to, że po prostu uważam, że takie filmiki na dłuższą metę są nudne. Nie mam jakiejś takiej tematyki, którą, nie wiem, chciałabym tutaj z wami poruszyć. No teraz wiadomo, że był nasz ślub, także to też wpłynęło oczywiście na to, że miałam dużo mniej czasu. Większość tego ślubu, wesela ogarniałam tak naprawdę ja. Więc uwierzcie mi, że to jest naprawdę multum roboty przy tym wszystkim. No i tak jakoś wyszło, że tego czasu niestety na nagrywanie nie było. I tak jak mówię, no nie wiem, dla mnie, ja oczywiście jak najbardziej preferuję oglądanie tego typu filmików, bardzo lubię oglądać, co ktoś tam sobie robi danego dnia, ale lubię też, jak dana osoba ma coś do powiedzenia na inny temat, a ja może i bym miała, ale nie wiem tak naprawdę, o czym mam mówić. Teraz było wesele, ślub, więc myślę, że troszeczkę na ten temat mogłabym ponagrywać jakichś filmików. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie naszego ślubu, naszego wesela, które odbyło się 2 czerwca, więc dosłownie kilka dni temu, świeża obrączka na rączce, nie wiem, czy to widzicie. Chyba widzicie. Dzisiaj mam spuchnięte ręce i już tak ciężko mi jest to ściągać, ale zazwyczaj jak jest ok, to... Znaczy powiem wam, że teraz w lecie ogólnie wygląda to zupełnie inaczej. My obrączki kupowaliśmy kilka miesięcy temu, kiedy ta obrączka... To już temat na osobny filmik, co tam się z tymi obrączkami nam działo, jak przy kupowaniu troszeczkę nas tutaj oszukano moim zdaniem, ale to nieważne. Jak kupowaliśmy te obrączki, jak już były finalnie tak gotowe, to były ok, natomiast nawet troszeczkę mi spadała ta obrączka, mogłam powiedzieć, a teraz jak jest latą, to niestety ledwo co mi wchodzi. Jeszcze tak jak widzicie, ja mam pierścionek zaręczony pod tą obrączką, więc no jest, jakoś mi ją ciężej wkładać. Jeszcze samą obrączkę jest ok, ale chcę do tego nosić pierścionek i jest mi ciężko ją wkładać. Dobra, nie na ten temat. Dzisiaj przeżyjecie sobie dzień ze mną. Słuchajcie, jest dzisiaj dość gorąco. Wczoraj mieliśmy plener ślubny, po ślubie taką, wiecie, sesję plus jakieś tam nagrania. I powiem wam, że było chłodno, także bardzo się z tego cieszyłam, że jakoś tam strasznie nie musiałam się mordować. Jedyne co, to trochę przeżywałam nasze wczorajsze wejście do wody, bo wchodziliśmy do tej wody tutaj na Zalewie Machowskim już gdzieś około godziny 21 i naprawdę było już wtedy zimno, ale jak się okazało, w tej wodzie woda była nagrzana poprzez słoneczko, więc woda była troszeczkę cieplejsza niż tutaj otoczenie, także powiem wam, że jak na plener naprawdę pogoda nam się udała, bo nie było jakoś strasznie gorąco, było chyba wczoraj 20-21 stopni. Ja sukienkę mam taką dość ogrzewającą też, więc no, tak to właśnie wyglądało, fajnie nam się udało. I w dzień wesela, i w dzień właśnie pleneru nie mieliśmy jakiegoś strasznego upału. W dzień wesela nawet trochę popadało, ale to na plus, nawet sobie tego życzyłam. Wesele to jest w ogóle temat na osobny filmik. Jeżeli macie do mnie jakiekolwiek pytania odnośnie mojego wesela, ślubu, zadawajcie je pod tym filmikiem na dole. Ja na wszystkie te pytania postaram się odpowiedzieć, jeżeli oczywiście jakieś w ogóle będą. Jeżeli nie, to myślę, że ruszymy sobie z taką serią ślubną, ale myślę, że ruszymy sobie z nią dopiero wtedy, kiedy ja dostanę zdjęcia od mojego fotografa, kiedy dostanę nagrania. Teraz tak naprawdę nie mam wam bardzo nawet co pokazać, nie mam czym udokumentować. Dużo jest takich rzeczy, o których bym chciała opowiedzieć, oczywiście o ślubie, o weselu, ale również o takich rzeczach jak słodki stół, który mieliśmy na weselu, który ja robiłam sobie sama z pomocą tutaj Kamila, siostry, dwóch sióstr Kamila. Bardzo dziękuję oczywiście za pomoc. Nie wiem, o pierwszym tańcu. Jest naprawdę dużo takich tematów, które można by rozwinąć, ale do tego potrzebuję po prostu jakiejś dokumentacji, tak? Żeby mieć wam co pokazać. Jak na razie jedyne co, to dałam wam jakiś tam urywek z naszego tańca pierwszego, to akurat nagrywała siostra Kamila i mogłam to gdzieś tam rzucić. Natomiast więcej nagrań póki co nie mamy. Na te nagrania będziemy czekać podobno do 60 dni, także jeszcze troszeczkę może to potrwać. No ale trudno, myślę, że nagramy coś dopiero wtedy, jak to ruszy. Stały mi jeszcze takie, wiecie, po weselu rzeczy. Ten bukiet stał przed nami. Już powiem wam szczerze, że zaczyna to trochę nieładnie chyba pachnieć. Nie, jeszcze jest ok, coś może, może ta gąbka troszeczkę zaczyna, tam w środku jest gąbka florystyczna. Ten bukiet stał sobie przed nami, właśnie na stole, ja sobie go zamówiłam w kwieciarni i powiem wam, że fajnie się nawet trzyma, nic się z nim złego nie dzieje. Gorzej na przykład z moim bukietem ślubnym, który możecie sobie zobaczyć tutaj. Tutaj i tak nie widać, że była jakaś tragedia. Może tutaj z boku sobie zobaczcie, co dzisiaj jest. Dzisiaj jest, moi drodzy, czwartek. Wesele było w sobotę.
I powiem Wam, że on już na drugi dzień jakoś tak cienko wyglądał, także akurat z tego nie jestem zbytnio zadowolona. Był bardzo ładny, miałam, tak jak widzicie, prosty bukiet, białe, nie do końca białe, tam chyba jakiś ten kolor, już nie pamiętam, dziwna taka nazwa, róże i do tego właśnie jakieś tam kwiatki wystawały mi, zielenina jakaś ze spodu mi wystawała. No mówię, teraz już on nie wygląda jakoś cudownie. Może Wam podniosę jeszcze tutaj, on na dole miał taką właśnie, o, coś takiego, no. Może Wam pokażę na zdjęciach ślubnych, jak to wyglądało. Teraz oczywiście nie ma jakiegoś super efektu. I tutaj mi jeszcze został bukiet od... Jeju, to był bukiet zamawiany dla mojej bratanicy małej, która szła przed nami do ołtarza. Dwie moje bratanice przede mną szły. Jedna właśnie miała w rączce taki biały bukiecik, a druga miała obrączki. No, także trochę tej zieleniny, znaczy w sensie kwiatków mi tutaj zostało i powiem Wam, że goście troszeczkę nam przynieśli też kwiatków, mimo że my prosiliśmy o zupełnie coś innego, prosiliśmy o kupony Totolotka, to też tych kwiatków troszeczkę się pojawiło. Troszeczkę się kwiatków pojawiło i... a dobra, może się nie będę bardzo rozgadywać o tych kuponach Totolotka. No dobra, już powiedziałam. Zamiast kwiatków prosiliśmy po prostu gości o to, żeby przynosili nam kupony Totolotka. Niestety dużo tego Totolotka nie wygraliśmy, ale stwierdziliśmy, że a, pal licho, tam kwiatki i tak nam zwiędną. Wina jako takiego jakoś tam nie przepadamy, nie pijemy. Jakieś czekoladki też jest tam nam to tak naprawdę niepotrzebne, bo po weselu zostało sporo jakiś tam ciast, mieliśmy słodki stół, z tego też sporo zostało, więc czekoladek też nie chcieliśmy, a poprosiliśmy właśnie o kupon Totolotka i bardzo fajnie nasi goście do tego podeszli, bo uwierzcie mi, że chyba ewentualnie starsi goście, ale raczej wszyscy nam tego Totolotka podarowali. Nawet tych kuponów nie było po jeden, tylko zazwyczaj po kilka, nawet i kilkanaście było. Dostaliśmy takie też fajne bukieciki właśnie z kuponami. Super w ogóle te bukiety były wykonane. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam co, jak i od kogo dostawaliśmy, bo to było wszystko tak, wiecie, w mig. Życzenia składa się u nas, nie wiem, różne są zwyczaje, u nas życzenia składa się pod kościołami, tak naprawdę każdy podchodzi, nie pamięta się później co, kto Wam tam dawał, ale większość gości się podpisywała, więc mniej więcej tak doszliśmy właśnie do tego, kto tam co nam dawał. No, także tyle Wam jeszcze chciałam powiedzieć. Teraz, moi drodzy, przebieram się w sukienkę, najprawdopodobniej idę sobie zrobić zdjęcia do właśnie do prawa jazdy, do dowodu osobistego, zmieniłam nazwisko, już nie jestem Anną M, jestem Anną G. Myślę, że nie wiem, zastanowię się jeszcze co tutaj zrobi właśnie na YouTubie z tym. Chyba nic, chyba zostanę po prostu Anną M. No, także ja się ubieram, spadam na miasto i wracam do Was później. Wiecie co, wróciłam właśnie od fotografa, dalej później byłam w tym urzędzie po te wnioski na zmianę dokumentów i tak dalej. I słuchajcie, ja jestem po prostu przerażona tym, co fotograf mi zrobił. Próbował mi robić kilka zdjęć i tak naprawdę wszystkie te zdjęcia wychodziły tak samo, więc nie wiem, czy ja jestem aż tak beznadziejna. Teraz oglądałam przed chwilą swój filmik, widziałam się na kamerze i nie wyglądam aż tak beznadziejnie jak tutaj. A tutaj zobaczcie. Widzicie to? Nie wiem, czy to widzicie. Widzicie. Boże, no po prostu ja nie wiem, masakra jakaś. Nie wiem, niby jestem to ja, niby nie mam się do czego przyczepić, bo rzeczywiście no... no zdjęcie jest moje, tak? Aczkolwiek jest beznadziejne i próbowałam sobie robić kilka takich zdjęć, a w końcu mówię, dobra, pal licho, niech będzie taki jak jest. Może się tak Wam pokażę. Nie wiem, czy to się zoomuje, słuchajcie, bo... nie jestem w stanie tego sprawdzić w żaden sposób. Ale no beznadzieja, no po prostu beznadzieja. Wyglądam jakbym jakieś, nie wiem, cielątko wylizało. Moja babcia tak mówiła kiedyś swego czasu. Wyglądasz jakby ci ciele wylizało. No to ja właśnie tutaj tak wyglądam. Mimo, że ja mam te włosy jakieś takie puszyste, w ogóle wiecie, energy, to gdzieś na tym zdjęciu to jest jakaś masakra. W ogóle gębę mam jakąś taką wielką, nie wiem, masakra. Żeby nie mówić za dużo o tym weselu, to chciałam Wam jeszcze powiedzieć na temat tego, że troszeczkę mi się ostatnio schudło. Wiecie co, przez tyle lat życia mordowałam się tymi swoimi zaburzeniami odżywiania. Jak tak sobie pomyślałam ostatnio i rozmawiałam z Kamilem, to gdzieś przez 7 lat mojego życia takie zaburzenia typu właśnie tego kompulsywnego objadania się miałam. I tak naprawdę w żaden sposób nie umiałam tego zwalczyć, nie pomagało nic, zupełnie nic, nie było takiej metody, która by mi na to pomogła. Aż tu nagle, po prostu, nawet nie wiem kiedy się to stało, ja tego nie mam. Nie mam tego już od dłuższego czasu. Nie wiem, leżą sobie w
lodówce ciasta z naszego wesela, leży sobie mnóstwo czekoladek, a ja tego nie ruszam. Ruszę sobie trochę, zjem sobie jedną, zjem sobie dwie w miarę potrzeb i zostawiam to. Ewentualnie przed okresem mam jakieś takie bogatsze potrzeby, aczkolwiek tego objadania się typu, nie wiem, kilka czekolad naraz, czy nie wiem, batonów, drożdżówek, placków i tak dalej, nie ma. Po prostu nie ma, to zniknęło. Ja jestem mega z siebie dumna, że to w ogóle nastąpiło. Jak mówię to do Kamila, to on mówi, nie masz mi za co dziękować. Ale ja wiem, że to nie jest... Może i Kamil miał jakiś na to wpływ, aczkolwiek nie wiem, może wydoroślałam, może nagrywałam Wam filmik o tym, co mniej więcej moim zdaniem mogło się do tego przyczynić, aczkolwiek wydaje mi się, że po prostu jakoś, nie wiem, moje myślenie się zmieniło. Czy ja jem zdrowo w tej chwili? Nie, ja nie jem zdrowo. Jem na śniadanie kanapki z białego chleba, jem szynkę do tego. Ja ogólnie nie przepadam jakoś bardzo za mięsem, ale zdarza się, że je jem. I to nie ze względów jakichś tam... Dobra, te tematy to może już zresztą lepiej nie wchodźmy, nawet mi się nie chcę na ten temat wypowiadać. Ale jem normalnie, po prostu jakąś taką standardową, zwyczajną dietę. Staram się nie jeść tłusto, staram się nie jeść bardzo dużo słodyczy, bo, no bo wiadomo, że to szkodzi. Natomiast jakoś tak bardzo nie skupiam się ani na liczeniu kalorii, ani na tym, że nie, nie mogę zjeść czekoladki, nie mogę zjeść kebaba, nie mogę zjeść czekolady, bo ja zaraz będę puchła, zaraz będę tyła i tak dalej. Nie ma już tego po prostu w moim myśleniu. To się zmieniło i jestem bardzo, bardzo z tego zadowolona. Wiem, że niektórzy na tego typu zaburzenia chorują nawet i po 20 lat, nawet i do końca życia i idą dalej, wymiotują, przeczyszczają się i tak dalej. U mnie nigdy tego nie było. Bardzo jestem zadowolona z siebie, że właśnie tak to się skończyło. I właśnie o tym moim schudnięciu. Nie wiem zupełnie skąd to się wzięło. Chyba po prostu po powrocie do normalnego odżywiania. Ja też, moja waga zaczyna wracać do takiej, jakiej się mojemu organizmowi podoba. Bałam się też trochę, bo w sumie nawet jakoś tak strasznie... No ja nie planowałam tego, próbowałam się odchudzać przez kilka lat, przez te 7 lat jakieś się ciągle starałam się utrzymywać wagę, bądź ją zbijać, jakoś mi to nie wychodziło. A teraz po prostu od tak, na wstrzyknięcie ręki, ja z 59 kg przyszłam na 52,3, więc uwierzcie mi, że no, trochę tego zeszło, tak jak słyszycie. Zresztą widać też chyba trochę po twarzy, że mam bardziej ściętą, nie wiem, czy możecie to zaobserwować, czy nie. Wchodzę w bardzo dużą ilość starych rzeczy, więc to nie jest kwestia popsutej wagi, tylko rzeczywiście schudnięcia. Stało się to bardzo tak przy okazji, jestem z siebie bardzo mocno zadowolona. I jeszcze dodam tylko tyle, że nie chodzę na siłownię. Nie chodzę na siłownię i nie mam zamiaru chodzić na siłownię. Z tego względu, że między innymi mam wrażenie, że to właśnie siłownia dodawała mi trochę tych kilogramów. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Chodzi o to, że moje treningi nie były nigdy jakimiś łatwymi treningami. Ja nie chodziłam sobie z ciężarkami małymi, tylko zawsze starałam się, żeby te ciężary były w miarę spore. Bardzo mocno mnie cieszyło, kiedy mogłam zwiększyć, nie wiem, ciężar w martwym ciągu, ciężar w przysiadach, w czymkolwiek. Starałam się robić dużo ćwiczeń takich właśnie wielostawowych, które wpływały nie tylko na jakąś tam jedną partię mojego ciała, tylko na więcej partii. Takie ćwiczenia są mocno męczące. Ja nie dojadałam. Starałam się jakoś tą wagę zbijać, nie dojadając dzięki temu. Później rzucałam się na jedzenie ze względu na to, że po prostu nie byłam odżywiona tak, jak powinnam być. Mój organizm wołał dosłownie tego jedzenia po takich ciężkich treningach. Często było tak, że nie mogłam spać w nocy, oblewały mnie jakieś takie poty, bolały mnie mięśnie. I powiem Wam szczerze, że teraz, kiedy nie chodzę na siłownię, wyglądam lepiej niż gdybym na nią chodziła. Oczywiście ja nadal lubię to, lubiłam to robić i nadal myślę, że jeżeli bym tam wróciła, to byłoby fajnie. Natomiast troszeczkę się boję, że to wszystko zacznie wracać, że właśnie znowu wrócę do tego błędnego swojego koła, więc jak na razie tą siłownię sobie po prostu odpuszczam. Mam czas na siłownię, bo to nie jest tak, że nie mam czasu na nią, ale po prostu sama z własnej jakiejś tam nieprzymuszonej woli nie chcę póki co na nią chodzić, bo wydaje mi się, że lepiej się czuję po prostu bez niej. Nie wiem, możecie sobie mówić, co chcecie. Każdy organizm na każdą jakąś tam rzecz reaguje inaczej. Mój akurat lepiej się, widać, czuje bez siłowni. No, także może już bardziej się nie będę rozwijać na ten temat. Zdjęcie wyszło beznadziejne, niestety już nic nie zmienię. Dowód i prawo jazdy będą, jakie będą. No, zadzwoniłam właśnie do Kamila, ale stwierdził, że nie będzie wracał do domu, jedzie od razu tam do firmy sobie kontynuować swoje działania, bo teraz jest w trasie. Także obiadu nie muszę gotować.
wróciłam właśnie z miasta, byłam dosłownie na jakąś, nie wiem, wyszłam po około 12, jest 13.51, o, myślałam, że byłam koło godziny, ale byłam trochę dłużej, czyli koło 2 godzin byłam na mieście. I słuchajcie, wyszłam sobie na małe zakupy, żeby kupić sobie jakąś tam spożywkę, w sumie nie byłam na żadnym lumpeksie, już trochę mi się znudziły te lumpeksy, kiedyś byłam po prostu maniaczką lumpeksów, a teraz wolę chyba sobie czasami pójść do jakichś zwykłych sieciówek, jak jesteśmy na przykład Kamilem w jakiejś galerii handlowej, zdarza się to czasami. To wolę sobie pójść od normalnej sieciówki i coś sobie kupić. Te rzeczy z lumpeksu zależy jakiej są jakości. Czasami trafi się naprawdę na coś fajnego, a czasami jest straszne badziewie. Jest też gorąco. Lumpeks jest na drugim końcu miasta, więc zanim tam dojdę, to trochę się zmorduję. Przepraszam, napiję się troszeczkę. To trochę się zmorduje, a do takiego grzebania, przebierania się też potrzeba jest trochę siły, także poczekam, aż będzie taki dzień, że będzie chłodniej i wtedy sobie polecę albo sobie podjadę samochodem. No, także to nie był dzisiejszy dzień. Po drodze spotkałam Kamila, który wracał sobie z trasy, poznałam go, wszędzie go poznaję po jego oklejonym samochodzie z daleka. No, i teraz będę sobie siedzieć w domu. Słuchajcie, jeszcze chciałam Wam wspomnieć o tym, że o kwestii mieszkania. Mieszkamy tutaj od około roku z Kamilem już i przedłużyliśmy sobie jeszcze umowę o 1 miesiąc. Zostajemy tutaj do końca lipca, a później idziemy już mieszkać do swojego mieszkania. Także czekają nas jakieś remonty, meblowanie i tak dalej. Mieszkanie nie jest nowe, ponieważ dostaliśmy go jakby, no, nie jest z pierwszej ręki. Mieszkanie już kiedyś było zamieszkane, teraz wynajmują to mieszkanie ludzie, a po nich wprowadzamy się tam my. Mieszkanie jest dość spore, także jeszcze tam nie byłam w środku, ale w niedługim czasie pewnie się tam pojawimy i zobaczymy, co tam jest w ogóle do roboty w tym mieszkaniu. Chyba ma około 75-80 metrów kwadratowych, już nie pamiętam szczerze powiedziawszy, musiałabym Kamila podpytać. No, także przenosimy się już do siebie, będziemy sobie pięknie meblować, wszystko remontować i tak dalej. Także myślałam, że jak wesele właśnie już się skończy, ta cała afera związana z weselem, to już będzie, nie będę miała o czym myśleć, na co czekać, a tu tak. 7 lipca mamy kolejne wesele u siostry ciotecznej Kamila, więc znowu trzeba się jakoś ładnie ubrać i tak dalej, znowu jest to gdzieś tam, wiecie, zawsze jest coś, o czym się tak myśli i na coś się tam czeka, tak? No i myślałam, że po naszym weselu będzie lipa, a tu są kolejne rzeczy. Później właśnie czeka nas meblowanie naszego mieszkania, remontowanie, dużo, dużo rzeczy jeszcze nas przyjemnych czeka. Mam nadzieję, że przyjemnych, tak bym chciałam tylko wspomnieć. I słuchajcie, idę sobie teraz chyba pod prysznic, bo jest mi okropnie, po prostu jestem spocona. Albo nie wiem, czy się mi opłaca w ogóle, jest godzina druga, może bym się... No dobra, nie wiem, przemyślę co jeszcze. Ale jest dość ciepło, także wolałabym się chyba wykąpać. No i widzimy się pewnie jeszcze troszeczkę później. Jest właśnie już przed godziną 17, ja sobie spokojnie zjadłam obiad i siedzę sobie w domu, będę teraz sprzątać i czekać oczywiście na mojego męża. I słuchajcie, będziemy kończyć chyba ten dzisiejszy film, ponieważ nie chcę też, żeby to wyszedł jakiś długi tasiemiec, a już tutaj przy montażu widzę, bo zaczęłam sobie zrzucać tamte fragmenty, że jest jakieś ponad 16 minut, więc też nie chcę Was jakoś bardzo męczyć swoją osobą. Mam nadzieję, że filmik się podobał, dajcie koniecznie o tym znać, trzymajcie się ciepło, dzięki serdecznie za oglądanie, no, pa, pa, pa.